Telewizja czechosłowacka przedstawia serial Pod jednym dachem. Kiedy w chałupie szafa gra, nic to, że czasem zazgrzyta. Wnet dobra chwila dłużej trwa i zaraz lepsza myśl świta. Drogę do szczęścia każdy ma prostszą niż sądzisz zazwyczaj. Grunt to, że w domu szafa gra, bo muzyka łagodzi obyczaj. Kiedy grająca szafa gra, zegar czas wolniej odlicza. Odcinek 7. Romeo z autobusu. Odświeżyło się jakoś. Samo się nie odświeżyło. Wszyscy pracują jak pszczółki i efekt jest. Panie przewodniczący, uważam, że na otwarciu powinien być jakiś napis, na przykład Dom spokojnej starości. To nie. Może raczej wszyscy tu trafimy. A może nasza spółdzielcza wspólnota. To przynajmniej weselsze, co? Nie, wszystko jedno, ja tam nie pójdę. Nawet gdybyście napisali Interhotel. Panie przewodniczący, dodzwoniłem się. Chwileczkę. Wycieczka będzie kosztować 100-150 koron od osoby. Pełny koszt? Z wyjściem do teatru, z obiadem, ale bez piwa. I zwiedzanie Pragi. To ja jestem przeciw. Ja też. Nie chcę jeździć po Pradze, jak małpa w klatce. Nie chcę oglądać zabytków. Ignacia, Daliborka, a takowile dalsze słowy. Chcę zobaczyć to, co ja chcę zobaczyć. Nie to, co chce jakiś przewodnik. A co chcesz zobaczyć? Wszystko. A gdzie się to wszystko w Pradze znajduje? W gospodzie u fleku. Ty chcesz do gospody, ktoś do zoo, inni na lotnisko, kobiety na zakupy. Dlaczego nie może iść tam, gdzie chce? Chcę na Wacławek, z dworca koło muzeum, sam trafię. Uwaga, żeby pan nie wpadł do dziury. Kopią metrę. Wycieczka musi być zorganizowana. Musi mieć część kulturalną, inaczej nie można czerpać z gminnej kasy. Nie jestem przeciw kulturze. Ale nie chcę oglądać zabytku. Nic potem z tego nie pamiętam. Wszystkie są takie same. Nie denerwuj się. Przecież są zabytki i zabytka. Gospoda u fleku to taki stary zabytek kultury materialnej. To jest zabytek? Owszem, to jest gospoda. Ale historyczna. Istniała już, kiedy Kolumb odkrywał Amerykę. Gospody nie można przecież wskazywać jako celu kulturalnego. Biletem do teatru to możliwe. Teatr, proszę. To kultura bez dyskusji. Jak który? A może chodźmy na striptiz? Wstydź się pan. Wszyscyście tacy sami. Jak powiem mojemu staremu w sobotę, żeby mi wyszorował plecy, to też ma striptiz. Teraz to już zlikwidowali. Ale będzie czas, żeby przejść się po sklepach. Więc będzie wizyta w placówce kulturalnej i w czasie wolnym program indywidualny. Co masz na myśli? Indywidualny, panie Makowiec, znaczy możecie iść, gdzie chcecie, ale wieczorem spotykamy się w teatrze. W sobotę wyjazd. Panie Cichak, wcześnie rano. Ale czemu rano? Czemu wcześnie? Wystarczy, jak wyjedziemy o 5. Czy to możliwe? Nie mam koszuli. Muszę wziąć tę mokrą. To jak zimny okład. Jeżdżę dzień i noc i jeszcze mam pamiętać o koszulach? Codziennie bierzesz czystą i białą. Jak będę jeździł na traktorze, dasz mi t-shirta. Ale ja wożę ludzi. Głównie panie. Kobieta też człowiek. Wiem, dla kogo się tak stroisz.
Wybieramy się jak sójka za morze. Proszę o ciszę. Kogo nie ma? Fuksowa się spóźnia, jak zawsze. Tam leci. Ruchy, Fuksowa, ruchy. Mamy tu przezimować? Mam tu takiego gościa. Bez paniki. Kierowca zaspał. Nikt nie zaspał. Witam was wszystkich. Proszę wsiadać. Panie Cichak, mam prośbę. Daj mi przynajmniej te klucze. Co to za sprawa? Proszę zabrać panią Milę. Jest z Pragi, a musiałaby czekać na kursowy o 8. Jeśli wystarczy pani miejsce koło mnie. To przecież nic takiego. Kierowca Antoni Cichak wita państwa na pokładzie swego autobusu i życzy przyjemnej, choć niewolnej od przygód podróży. Proszę wsiadać, zajmować miejsca. Mam wrażenie, że młody się zakochał. Jak na to wpadłeś? Wieczorem sam z siebie wyczyścił buty, a teraz już od kwadransa myje zęby. Brabec, nie przeszkadzaj. Przecież nic nie robię. Proszę pani, proszę tutaj. Moglibyśmy sobie zaśpiewać. Zaśpiewajmy coś. Ciągle mi się to zdarza. Aż się denerwuję. Jak to ładnie, jak to składnie. Dwóch powali w mieście kladnie. Jeden kuje, a ten drugi snadnie do Andulki wpadnie. Nie należy rozpraszać kierowcy. Jeden kuje, a ten drugi snadnie do Andulki wpadnie. Mamy tu jedną Andulkę. Jak już panią wiozę, to aż pod dom. Gdyby pani kiedykolwiek potrzebowała, zawsze jestem do dyspozycji. Nie, nie, chętnie pomogę. Pan z mojego powodu nadłożył drogi. Nie, nie, oni nie wiedzą, którędy ich wiozę. Szkoda, żeby takie ładne nóżki chodziły piechotą. Gdzie pani mieszka? Co za kobitka. Wyhamuj, to przyzwoita i miła pani. Ledwo się pozbierała po rozwodzie. Jest rozwiedziona? Owszem, przeżyła prawdziwy koszmar. Ja nic nie mówię. Jest niczego sobie.
Co pani robi, kiedy jest sama? Nie doskwiera pani samotność? Dlaczego? Ja co chwilę jestem w Pradze. To może pan po drodze wpaść na kawę. Doprawdy mogę? Do widzenia. Dziękuję. Zajadę na pewno. Tak, dziękuję, ja się zastawim. To co jest? No co jest? O 12 jest obiad w barze samoobsługowym w Lucerni. Wiecie, gdzie to jest? Zgrywamy zegarki. Jest za 10:07. Spotkanie o 7 wieczorem w teatrze w Noslach. Gdyby się przypadkiem ktoś zgubił, odjazd stąd o 11 wieczorem. Co robisz? Gdzie jedziemy? Ja nigdzie. Muszę zatankować, a potem do centrali. Nie jestem tu jako turysta, ale jako szofer. Idź razem z innymi, coś sobie kup i spotkamy się wieczorem. Aniczko, no. To jest krasa, co? Jakie to piękne. Oczom pan nie wierzy, co? Jest tak pięknie, że aż do bólu. Hotel Intercontinental już stoi. To jest hotel? 5 lat go budowali. Co się pani stało, Aniczko? Co pak się wam stało, Aniczko? Nic. Tonda mówił, że musi do centrali. Tak się narzędzi, to się jak się wraci, no. Ja wiem, że poszedł do tej rozwiedzionej paniusi. Co też pani opowiada? Widział pan, jak niósł jej torbę. No niósł. Całował ją w rękę. No i co z tego? Wiem, że są umówieni. Wątpię, Aniczko. Poważnie wątpię. A gdyby nawet... Stąd go pani nie wypatrzy. Tutaj proszę chusteczkę. Proszę wytrzeć oczy i do miasta. Rzućmy się w wir wielkiego miasta. Przepraszam. Cześć. Cześć. Dokąd pójdziemy? Nie wiem. Chcesz na zamek? Byłam z rodzicami. Czy do Muzeum Techniki? Tam byłam ze szkoły. A na Petrzynie też byłaś?
Co budeme dělat? To, co będziemy robić? Nemáš... Máš v domu jakieś płyty? Ale mám Nie, magnetofon. Ale mám magnetofon. O mało bym zapomniał. Tu masz. Dzięki. To chodźmy. Aniczko, nie ma pani ochoty na loda? Więc co w ogóle pani chce? Ja nie chcę w ogóle. Nic zupełnie nie chcę. Aniczko. Co się stało, panienko? Niech pan się nie miesza. Jeśli ci dziadkowie się narzucają, to tam stoi milicjant. Zajmij się sobą, harcerzyku. Pilnuj swojego nosa. Aniczko. Co? Ta fiołkowa jest śliczna. Cudownie. Już się bałem, że jest pani pierwszą kobietą, która naprawdę nic nie chce. Dzień dobry. Może nam pani pokazać tą fiołkową, która jest na wystawie? Aniczko, to są te. To te? Te, Aniczko? Możemy przymierzyć? Proszę bardzo. Boguś, panuj nad sobą. Chodźmy popatrzeć na nabrzeże. Tylko tu coś zobaczę. Tu był kiedyś inny sklep. Co dostał Kopciuszek? Sukienkę balową. Podarunek dla Kopciuszka. Chyba tylko chusteczka się zmieści. Chusteczka za 60 koron? Za drogo, nawet jak na Pragę. Więc co to może być? Koniec języka za przewodnika, ja się dowiem. Panie cesarz, jak ona się nie wstydzi? Jak się nie wstydzi, bezwstydna jedna. Ale ta z prawej ma całkiem ładne nogi, więc czemu miałaby je chować? Pan jest taki sam jak wszyscy mężczyźni. Przesadza pani, trzeba się troszkę starać, trzeba myśleć o konkurencji. Ja bym w tym nie poszła nawet sama do lasu. Niech pani na siebie popatrzy. Wygląda pani jak Kopciuszek. Musi pani przerobić sukienkę. To dopiero. Wyśmiewa mnie, kiedy się grzecznie pytam. Ekspedientka powinna mi grzecznie odpowiedzieć. Nie wychowała. Powiedziała ci, co to jest? I nie powiedziała. Powiedziała, więc co? Są tam kobiece majtki, jeśli jesteś ciekaw. Co w tym śmiesznego? Do tej małej tubki wchodzą trzy pary. Aniczka interesuje się perukami. Tego jeszcze na szczęście sami nie mamy. Tak, tuchle? Czy tę? Jeśli można. Proszę to przytrzymać i zaciągnąć z tyłu. Lustro jest za panią. Pięknie. Eugeniuszu, sam przyznaj, zupełnie inna kobieta. Uwierzę, że nie poznałbym. Chciałabym przymierzyć czarną. Tonda lubi czerni. Tonda pani do nóg padnie. No nie. W tej wygląda jeszcze młodziej. To jest Kongo. Jak z Kongo. Co? Ty to
domu teraz. Ale pan wymyślił, Bogusiu. Tonda by mnie w ogóle nie poznał. Co by na to powiedziały kobiety? A co pani radzi? Właściwie nie powinnam zniechęcać klientki, ale to jest sztuczne. Chciałabym mieć takie włosy jak pani. Ale powinna zmienić uczesanie. Możemy to wziąć? To wygląda nieźle. Niech pan po prostu zaprowadzi córeczkę do fryzjera. Córeczkę? To nie córeczka, to kochanka. Co się pani tak gapi? Do widzenia. Dzień dobry. Czy to damski fryzjer? Tak, damski. Damski? Dziwne. Halo, gdzie jesteście? Aniczka znowu nie chce. Dzień dobry. Można by coś zrobić z włosami tej pani? Coś takiego. To jest peruka. Wiemy, ale coś w tym rodzaju. Może by się dało na głowie. Proszę ze mną, omówimy to. Panowie zaczekają. Ten obrazek zabiorę. Jakby panią chcieli oszwabić, proszę krzyczeć. Boguś, opanuj się. Żeby na mnie uciekła, nie bój się. Buty za szkłem wydawały mi się piękniejsze. To na pewno te same? To były 35. To taka różnica? Nie, to tylko 7 numerów. No i proszę, już jestem. Co się stało? Nic? Zaprosiła mnie pani na kawę. Więc zaparkowałem raz, dwa i już jestem. Niespodzianka, co? Owszem. Boże. Piękne mieszkanie. Eleganckie. Duże okna. Przysiądziemy? Wie pani, co mi całą drogę nie dawało spokoju? Czy się nie znamy? Nie spotkaliśmy się już gdzieś? Nie wiem. Ja myślę, w Bułgarii. Może w Bułgarii? Tak ja pójdę nastawić tę kawę. No poczekaj, to nie spiecha, ale... Kawa poczeka. W Bułgarii? W Bułgarsku se myślę. Jako wy dwa? Tak we dwoje? Jako zajec! Na wycieczce. Nie, nigdy nie byłem w Bułgarii. Nie była? Herrgott, gdzie? A nie było to w Polsce? To może w Polsce? W Sopocie. To pani nic nie mówi? Też nie. Jest pani pewna? Pana bym musiała zapamiętać. Może się nie znamy, ale zawsze możemy się poznać. No, koniecznie. Ja co chwilę gdzieś jeżdżę. Gdybyśmy się umówili, dam pani swój numer do garażu. Swoje telefon i číslo do garażu. Zadzwoni pani. No, zawolajcie mnie. Nie cieknie gdzieś woda? Szpłuchała mnie woda? To prysznic. Umknęło mi pana nazwisko. Łatwo zapamiętać. Tonda Czechek. Ale jak będzie pani dzwonić do garażu, proszę prosić Romea. Tego z Szekspira? Z czego? Z Szekspira. Nie, z widokówki.
No to jest taka historia. Wiozłem raz wycieczkę nad morze. Koło mnie siedziała taka elegantka. Ja jestem rozrywkowy człowiek. Uznaliśmy się. I potem przysłała mi kartkę. Napisała: szkoda, że cię tu nie ma, mój Romeo. Kartka wisiała w garażu dwa dni i każdy mógł ją przeczytać. Od tej pory inaczej o mnie nie mówią. Nawet żałuję, że nie byliśmy nigdzie razem. To musi być przeżycie. Żeby pani wiedziała. Nie jest pani gorąco? Nie. A ja się zgrzałem. Panowie się nie znają? Dzień dobry. Doktor Motyl. Z panem Czychakiem to dopiero zabawa. Nieco słyszałem. Niech pan opowie coś wesołego, panie Czychak. Można? Proszę. Nic wesołego nie przychodzi mi do głowy. No, śmiało. Jest taka anegdota. Nasz magazynier opowiadał o elektrycznej kolejce. Znacie państwo? Jeśli to nie znacie, bo tym elektrycznym wlaczku, nie? Ja to nie znam. Ja nie znam, a ty? To jest straszna lina, bo... To właściwie taki dowcip. Jaka jest różnica między kolejką elektryczną a kobiecą piersią? Piersi z zasady są kobiece, prawda? Więc jaka? No żadnej. Żadna. Obie rzeczy są dla dzieci, ale bawią się tym ojcowie. No, to komu w drogę temu czas? Mam jeszcze mnóstwo pracy. Ja mam jeszcze spoustu pracy, patrz, ja muszę jeszcze na marzycielski, potem takich si chci. Dziękuję, nie, a kawę. Dziękuję, nawet kawy już nie zdążę. Raczej później. Siło mnie moc. Było mi miło, panie doktorze. Gdybyś teraz nieco potrzebowała, tak. Do widzenia. Nie zawolaj te pani. Gdyby pani tylko czegoś potrzebowała, proszę dzwonić. Pytać o Czychaka. Naprawdę jest zabawny. Nie mówił, kiedy znowu przyjdzie? Ile kosztują te skrzypce, panie szefie? 15 stów. O Boże, Fero, tyle pieniędzy za jedne skrzypce? A tamte czarne? Te 190 koron. No, Fero. Poczekaj, wypróbuję. Dobrze, Fero. Kupię, Fero. I mnie się podobają. Ładny dźwięk, taki trochę chropawy. Zapłać, Aranka. Życzy pan sobie z futerałem? Z czym? Z futerałem. Po co? Nie trzeba. Ta druga wydaje się większa. Wezmę obie. Sałatę też podwójnie. Dziękuję. A to co? Jajeczko. To ma dobre. To są truskawki? To może być smaczne. Dziękuję. Tak co to stoi? Smacznego. Wszyscy się już schodzą. To się zdziwią. Gdybym był młodszy. Ale jak jeszcze włoży na siebie nową sukienkę, to on da zwariuje. Aniczko, a gdyby się gdzieś pani przebrała, to by było. Ale gdzie? Choćby gdzieś. Czekaj, ja przecież mieszkałem tuż za rogiem. Może się pani przebrać u nas? A co jak Tonda będzie mnie szukał? To Boguś go zajmie. Ja go zabawię. Makowiec. Ile płaciłeś? Razem 23,50.
Zamawia podwójne porcje. Makowiec głodomór. Mam zaciskać pasa akurat w Pradze? Racja. Dobre. Opiekany kotlecik. Przecież to ser. Jak to? Po drugie, to też ser. To mi się nie podoba. Myślą, że jak jestem ze wsi, to mogą mnie nabijać w butelkę. Inni też to zamówili. Cała nasza rodzina jest stratna. Co to za awantura? Zamówił kotlet, dostał ser. Nie widzieliście Aniczki? Poszła z Eugeniuszem. Co? Dokąd? Do niego. On tu niedaleko mieszka. A to dlaczego? Tego ci nie mogę zdradzić, Toniczku. Nie żartuj sobie. Gdzie Ancia? Przecież mówię do ciebie po czesku. Jakie ma sprawy w cudzym mieszkaniu? Nie jest cudze, to było jego mieszkanie. Uspokój się, żonka za chwilę wróci do ciebie. Jako jej mąż mam prawo wiedzieć, gdzie jest. Gdzie on mieszka? Nie awanturuj się, zaprowadzę cię. No to chodź, nie żartuj sobie. No i co, stryjku? Jeszcze mnie tu obrażają. Pytali, czy umiem czytać menu. Chyba nie ma ich w domu. Wykluczone, ktoś musi być. Blasto, zamknij. A zawsze. Oj, dziedo. Cześć, dziadku. Co z tobą? Jakbyś musiał most z wodą opuszczać. Spałeś, co? Nic nie słyszałem. To jest Sławek. Proszę dalej. Dzień dobry, przepraszam za najście. Wielki luksus to nie jest, ale powinno nam wystarczyć. Proszę się czuć jak w domu. Rodziców nie ma, nie szkodzi. Niech pani biegnie się przebrać do pokoju. Nie, mam tam bałagan. Bałagan to miałeś zawsze. Niech się pani przebierze tutaj, poczekamy w łazience. Potem niech pani zapuka. Gdzie rodzice? Wyszli razem, mama na drugą zmianę. To? Czy ma mama dopoledni szichtu? Ten magnetofon tak ryczy, wyłączę go. Nie, ja sam. Mógłbyś zepsuć. Co bym miał psuć? Jest tam ktoś u ciebie? Ale, tak się mi zda. Ano? Tak? Ktoś dzwoni. Poproszę otworzyć. Ale ja... A, owszem, sam otworzę. Nie będę patrzył. Otwórzcie. Proszę cię, nie krzycz. Ty, stary bezwstydniku. Ty się tu rozbierasz? Przecież widzę. Ja tu nie przyszłam się rozebrać, tylko ubrać. Dla niego? Co to za ciuchy? Czemu jesteś tak wystrojona? W domu chodzi jak szara mysz, a tu dla niego...
Niech pan zostawi mojego dziadka. Ty się do tego nie wtrącaj. Dzień dobry. Dzień dobry. No ładnie. Młody ma młódkę, a ten wyleniały jeleń ma mężatkę. Ja ci pokażę. Uspokój się, Tondo. Zostawcie go. Czekaj. A to wpadł. Aniczko, szybko wychodź. Coś takiego. Były zupełnie nowe. Patrz pan. Rok 1499. Naprawdę Kolumb mógł tu chodzić na piwo. Mieli dość czasu, żeby dobrze tego piwa naważyć. Patrz, Aranka, jaki fajny zegarek. Ale, ale, gdzie ci faceci wyrwali taką laskę? Nie mogłem cię poznać. Wyglądasz jak gwiazda filmowa. Chodźcie, bo się spóźnimy do teatru. Nie poznałbym. Daję słowo. Aniu! Proszę cię, ja cię szukam. Aniu! Aniczko! 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 Moment! Ja zaraz wrócę. Ochrona za tym panem. Aniczko! Ratunku! Co się tu dzieje? Myślałem, że to małżonka. Spokojnie. Przecież nic się nie stało. Bardzo przepraszam, ja nie mam czasu. Coś się tam dzieje. Przepraszam, co się stało? Taka kara? Może gdybym ukradł wagon? Musi pan to wyjaśnić. Co jest? Dziewczyny zamknęli Tondę Czyhaka. To proste. Zabrali ze sobą moją żonę. Pokłóciliście się? Już się pogodziliśmy, ale ona z nimi uciekła. Podejrzewa pan? Nie podejrzewam. Ja wiem. Mieli to ukartowane. Kupiła podobną sukienkę i to mnie zmyliło. Była u fryzjera. Chciała się panu podobać. Mnie się podoba i bez tego. Więc poprzestaniemy na tym mandacie. Jeśli żona się nie pojawi w autobusie, poszukamy jej. A panią proszę przeprosić. Przepraszam. Kto mnie zna, wie, że mam pozytywny stosunek do kobiet, zwłaszcza pięknych. Stówę mogę odżałować. Tondo, co się stało? Molestowała mnie kobieta, ta w zielonej. Już wskakiwałem do metra, ona mnie łapie, więc wezwałem na pomoc funkcjonariusza. Dał jej mandat. 100 koron. Wziąłem to na pamiątkę.
to je, no. Pani, a pani co do tego? Proszę się nie wtrącać. Pani nie jest z naszego autobusu. Gdzie jest młodzik, tam i słodzik. Tam jest i piwo, więc pijmy żywo. Gdzie się piwo waży, tam się dobrze darzy. Więc sobie użyjmy. Dobre piwo pijmy. Aż do białego dnia. Wypijmy, braciszku, wypijmy do dna. Przecież się nie zdarza, abyśmy pili co dnia. Może i tak, może i nie. Może pijemy, może i nie. Może to więcej nie zdarzy się. Może i tak, może i nie. Może aż za rok spotkamy się. Gdyby to wiedziała mama, gdzie w niedzielę chodzisz sama. Oj, moja miła, wnet by cię wyrzuciła. Chętnie płacę muzykantom, gdy umieją grać. A że strasznie dziś rzępolą, szybciej pójdę spać. Tak co jest? Gdzie są? Proč nejdą? Co jest? Czemu nie przychodzą? Spróbowałabym ja się spóźnić choć o dwie minuty. Ja za to nie odpowiadam. Tam idą! Tam idą! Siadaj. Panie kierowco, ja dopłacę. Już mieliśmy odjeżdżać. Jakoś zdążyliśmy. Aniuś, gdzie byłaś? Z nami. Przecież nie zostawimy samotnej kobiety bez pomocy. Gdzie byłaś? Interesowali się nią cudzoziemcy. To byli Morawiacy. Udała nam się wycieczka. Siadać. Chodźcie, Aniczko. Wzadu je wolno. Aniczko, z tyłu jest miejsce. Nie, Aniczka siądzie z przodu. Aniczka z przodu, a ty za kierownicę. Szybko. Aniu. W domu porozmawiamy. Kiedy w chałupie szafa gra, nie szkodzi, że skrzypi zazwyczaj. Bo dłużej dobra chwila trwa, gdy muzyka łagodzi obyczaj.
Drogę otwartą każdy ma do szczęścia, co tuż, tuż się kryje. Kiedy w twym domu szafa gra, nie usłyszysz, jak zegar bije. Kiedy grająca szafa gra, weselsza w głowie myśl świta. Wnet dobra chwila dłużej trwa, gość w dom twój chętnie zawita. Drogę otwartą każdy ma do szczęścia, co tuż, tuż się kryje. Kiedy w twym domu szafa gra, nie usłyszysz, jak zegar bije. Udźwiękowienie wersji polskiej, Studio Voiceland Wrocław. Tekst Joanna Czarnecka i Grzegorz Braun. Czytał Tomasz Orlicz.